50 tysięcy ludzi, głównie młodych, ale także i starszych, dorosłych, zaangażowało się w tym roku właśnie w ramach wolontariatu w tą piękną akcję świątecznej zbiórki żywności. Ogromnie jeszcze raz za to dziękujemy, bo zmieniacie Państwo święta na lepsze tym, którzy potrzebują, ale przez to właśnie, że pomagacie i poświęcacie swój czas i swoje serce dla tych, którzy są w potrzebie, zmieniacie Polskę na lepsze i zmieniacie także świat na lepsze. To, co napawa rzeczywiście optymizmem i nadzieją na przyszłość, to fakt, że wśród Was jest tylu młodych ludzi, nawet bym powiedziała bardzo młodych, bo wielu uczniów ze szkół podstawowych i z gimnazjów też bierze udział w wolontariacie. Ale właśnie swoimi działaniami na co dzień udowadniacie, że aby realnie nieść pomoc innym ludziom, nie zawsze są potrzebne ogromne nakłady finansowe, nie zawsze potrzebny jest jakiś wielki plan. Często, aby odmienić czyjś los, wystarczy dobry pomysł, podzielenie się własnymi umiejętnościami, talentami, a przede wszystkim własnym wolnym czasem. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych, spokojnych, dobrych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych w rodzinnym gronie i szczęśliwego Nowego Roku.